No i na co ci ten pierścień, cieciu? No i patrz, jest troll, zaraz go nie będzie. Potęga moich łuczników. Natomiast... Dobra, tu się ustawcie i prójcie. Pełna bateria w niego. Ja lecę na cytadelę, także tu są dwa trole bojowe tak w ogóle. A dobra, to już wiesz, widzę. Dobra, to chodź. No i wchodzimy na eleganckość. Dobra, trochę mnie zdzielił ten troll. Ej, na kurwę cytadelę już, także ten. A, musimy jeszcze załatwić tego. No, kto tu jest? Shelly. A, Shelly jest tu jeszcze. Dobra. Ale spoko, jestem przygotowany. Pierścień olewamy, bo po co nam? No, niech se leży! A przypomnij, jak się nazywa ten tryb, w który gramy? No. Wojna o rozpierdolenie sił wroga, tak żeby było się w możliwie... Nie no, tak to się powinien nazywać. Ale polecieli. Gdzie? Stali się odskocznią. Dobra, biorę to, co się elfom należy, czyli krótko mówiąc wszystko. Elfy. A możecie sobie ich napierdalać. Dobra, no to w takim razie ja się tam w tym Minas Tirith rozgoszczę, nie? No, Arohirrimowie niech sobie pozwiedzają. Wezmę sobie. Wygląda na to, że biderzy już się wydostali, także... A! I Stirlingowie jeszcze tam gdzieś łażą. Właśnie zauważyłem, że AI lubi się tutaj na polach Pelenoru rozbudowywać. No kurwa, zanim oni tu dobiegną, to będzie już po nich. No, zapraszam wypierdalać. Wiesz, że oni teraz mogą mnie zamknąć w tym Minas Tirith? No. Niech se zamykają. Co mnie ciekawe, gdzie jest Shelly? Nie wiem. Powiedziałem to specjalnie, bo byłem pewien, że się pojawi teraz. O, jest Shelly. Dobra, Mordor jeszcze nie jest sprzątnięty. Zauważyłeś? Co zauważyłem? Że nie jest sprzątnięty? Dobra, znalazłem gobliny, ale na razie wycofuję Rohirrimów. A, zaraz będzie. O, jest builder, jest builder. No właśnie go dorwałem. A, to ja mam drugiego. Gdzie? No walcie go! I zbani. Dobra. Została już tylko ten. Zostały już tylko gobliny właśnie na północy. No, dobra, to idę się nie. Fortece nie mają. Bidera właśnie drugiego namierzyłem. Czyli już są skończeni. Czy to są gobliny, to ich też przy okazji sprzątnę, bo będą mnie denerwować. Dobra, ja posprzątam pozostałości po nich. Tam pajączki mignęły gdzieś poleci. Trolia skrzeli. Dobra, ja cofam Rohirrimów. No cofaj. Elfy przejmują ten rewir. To wal w Shelly, cwaniaczku. I w trolla. Jakiego trolla? Dobra, to jeszcze Shelly.
To Shelly powinna być odporna na chyba bardziej na ostrzał, bo pająki mają po prostu tą chitynę podobno i... Znaczy w Powrocie Króla to tak działało, że wykazywali dużą odporność na strzały. No. Porobieni. No to czyli co, drakonie? Może halo? Halo? No? W tej sesji kończymy chyba 6 sezon, bo patrz jak my się przewalamy przez nich. Trochę tych terenów jeszcze tu jest, ej. No. Czekaj. No mam... Dobra. Oba do drakona lecą. Ja specjalnie nie zabezpieczam w ogóle martwych bagien, żeby nam wróg je przejął, nie? Żebyś sobie mógł je wziąć. A nie, no już tam możesz je mieć sobie. Nie, no już tak, żeby było fair. Nie wiem, czy zdecyduję się zająć, ale okej. Dobra, to moja propozycja. Boromirem i Haldirem... Albo nie, jeszcze siedzimy na razie na dupie. W sumie czekaj, ja mogę zrobić sprytny ruch w sumie. Co? A nie, to nie było ani trochę sprytne to nie było. Patrz, ja zrobię coś takiego, że z Rohanu przeniosę tu siły, a my robimy cofkę i potem lecimy na czarną bramę, nie? I wlecimy im po prostu do środka. Oczywiście... A nie lepiej będzie lecieć tam i na Smorgul? No dobra. Przecież czekaj. Osgiliad, Minas Morgul. To zostaw coś w Caer Andros, żeby nas nie napadli. To dobrze, że mówisz. To Faramir sobie z braciszkiem nie pobiega. Dobra, Shindzi na razie niech siedzi w Gondorze. To w sumie dla Arweny mam inny pomysł. Czekaj, czy mi wejdzie mi jeszcze? Nie wejdzie. Dobra, Arwena niech leci tutaj. A my lecimy na Dol Guldur, tak? A jeszcze się tu rozejrzę. O nie, czekaj! Kurde! Ja muszę jeszcze zrobić... O jakie? O kurwa, powiedział kurde. Mamy przejebane. Ja muszę zostawić oddział, bo przecież mogą nas zaatakować. Zauważyłem. Ale bym zjebał to. Dobra, Gorkil pewnie przejdzie na... najprawdopodobniej poleci na... Niezbyt świeże bagna. No i sobie niech je bierze. My tam sobie zajmiemy ponownie potem. Tam odbijemy po prostu północnym frontem, a potem polecimy. No. Czekaj, zapis. I muszę wziąć krówkę. W sumie dobre są te krówki ze społema. Takie fajnie się ciągną, a nie takie kruche gówna. Czekaj. Robię krówkę i wciskam. Biorę krówkę i wciskam zakończ fazę. No jak na złość nie poszedł na bagno. Debil. Dobra, będzie wesoło. Nie wiem, czy debil, to są jakieś spore siły. Mamy łuczników? Ja mam. Masz łuczników? Masz. No to masz mają przejebane? Mają. O, oni też mają łuczników. Co, no i chuj. Mroki rybów. Wlatujemy tam po prostu? Łupę. Chociaż nie, bez entów to zły pomysł. Bo oni tu będą mieli fortyfikacje. Mogę się pobawić trebuszami, okej? Bo nigdy tego nie robiłem. Czekaj na enty. Nie. Kiedy ja ostatnio grałem w Raymana trójkę? Okej. W sumie tyle, dobra. Buduj fortecę. Zły pomysł. Zdążyłeś?
Zdążyłem. Dobra, teraz ją buduj. Bo się zorientowałem, że te dekle zaraz mi wypierdolą tą fortecę, nie? Mhm. Dobra, jeszcze jeden punkcik i... Dobra, brakuje mi do... Ja się to rozejrzę. Że z pęskami po to sobie mogą słabo radzić, ale zobaczymy. A to w takim razie przecież mogę je wysłać jeszcze. No właśnie. Dobra, to się na razie... To ty, jak co, jakby coś ten, to się tam sieć. Dobra, z pajączkami. Dobra, Teoden, tam ekipa sobie poradzą. To jest tyle pierdolonych tych pajączków w dupę jego mać. Co tu robi wrogi builder? Nie gadaj, napierdalaj go. Ty, co może na północy są od nas? Czy ile tu jest... A, dobra. Tu są gobliny w dupę jego mać! No a czegoś się spodziewał, to mroczna puszcza. Ale nie, że... Tu jeszcze gobliny są. Dobra, dawaj, dawaj, na północy się gobliny rozlokowały, rozwalamy ich. Dobra, niszczymy ich. Drogot już poszedł. A dobra, nie, to jeszcze. Na razie się obrońmy przed tym. Jest. No, a to zostaw go mnie. Hilfe! Jaki felbist? Grozi, zaciąłem buildera. Dobra, rozjeżdżaj, rozjeżdżaj ich. Dobra, ty się bronię, ja idę na nich. Agresja, agresja. Kurwa. Rozjeżdżani wszyscy, wszyscy. Chyba, że serio, chociaż czekaj, te wojska są tu te wojska są tu, a nie, a nie, serio, serio tu są. I tak musimy zniszczyć fortecę, dobra. To są jednostki, przelotowe, to są, oni są tu po prostu przelotowo, także dlatego tu się zrespili. Widać, ale, że mają, ale mają tu zabudowania gobliny. Tak, bo się pobudowali. No to chyba to są ich jedyne zabudowania, tak? Goblinów tak, ale Mordor jeszcze tu będzie. No Mordor ma chyba fortecę, tak? No tak. Ale i tak trzeba im to rozwalić. I upolować builder. O fuck, to jeden mi zszedł. Dobra, coś... Masz jeszcze builderów, żeby go zbudować sobie fortecę, czy coś? Czy zbudowałeś fortecę? Są ważniejsze wydatki niż... Dobra, złe wieści, gobliny dalej żyją. To się trzeba rozejrzeć. A ja o mało co nie straciłem oddziału. Bo się zagapiłem. Nie teraz, mamo. Dobra. Jak myślisz, mogą tu być jeszcze jacyś builderzy? Pewnie tak. Dobra, ale spójrzmy na to z pozytywnej strony. Zyskaliśmy na północy tereny pod rozbudowę. No kurwa, gratulacje. Gdzieś ty polas. Nie zestrzelał mnie, spoko. Wieżyczkami to se mogą. Spokojnie, dzięki mojemu polebu siłowego te ich łuki wyglądają jakby zrobione zostały z gówna. No. Znaczy chyba, bo nachuchałem sobie to pole na wysokości mordy i nie wyrośnie, widzę. To był pierwszy odcinek, który obejrzeliśmy, nie? To był chyba, taki pierwszy z dłuższych metraży w ogóle. Dobra, gobliny z bani. Wrogi builder się nadział się na twoich strażników. Aha. Ja myślałem, że to te dzikie pająki.
A tam jest wrogi builder na północy, zaraz go sprzątnę. Się kurwa będzie rozbudowywał. Rzeźnie buduje, cfel jebany. CWLJBN, tak? Jesteś, ty masz chyba jakieś zboczenie na punkcie tych skurtowców. NCZMUM. Bez U. BZU. FCK! A nie, to korsarze. Chociaż w sumie jest jeden minus, że straciłem Teodena, mogłem sobie doexpić Rohirriemu, bo on ma to szkolenie, ale to już tam. No a w sobie mogę zbuduj sobie fortecę i go wskrześ. Dobra, muszę sobie zbudować fortecę, przecież nie mam przecież straciłem buildera. No, bo teraz niebezpiecznie z jednym popierdalać. No, ta mapa miała fajną zaletę, że tutaj jest, znaczy zaletę i wadę jednocześnie, bo tu pełno tych zajebanych pająków, ale to równa się też temu, że dzięki temu jest więcej hajsu, nie? No. Idą. Idą po wpierdol. I oczywiście na co idą? Na twój warsztat. A tutaj akurat w pełni rozumiem. W pełni rozumiesz ich obawy. No. To nie zapomnij sobie tego warsztatu na trzeci poziom podnieść, bo na trzecim poziomie masz te ulepszenie. Bo bez tego ulepszenia te trebuchy są takie mech. No już jest na trzecim, na drugim jest ulepszenie tak w ogóle. Oho, ho, czy ktoś tu kurwa pali lasy? Co? No faktycznie 50 zaenta trochę z się. A przy okazji jeden rund piknij tam. Pierdyknąć już drugiego ten. Ja sobie mogę pierdyknąć już drugą fortecę. No widzisz? No bo poczyściłeś ładnie. I kurwa zajebałeś tymi... Ale w sumie fajnie, że wyczyściłeś, bo teraz mogę sobie drzewa sadzić. No w sumie ja mogę dwóch builderów już przekierować na budowanie, na sadzenie drzewek, no bo już w sumie to co musiałem wybudować, wybudowałem już, nic więcej nie muszę. Tak naprawdę. Muszę? Muszę? Rąbać drewno! Muszę robić trebusze. No to się pali coś w ogóle. To nie ja. No wiem, że nie ty. Nie. Drzewa się. Zaraz, zaraz wam kurwa pokażę, jaka pruczują. A Boże. Coś mi zaświecił teraz. No bo mogę. Czy będziemy kurwa ganiać, tak? Tak. No, 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 wiepcie mi się w to. Elegancko. Teo, chodź tu. Teo. DJ Teo. Pozwalałoby. A, ten cwaniakuje, robił ten. Enty robisz? No a co mam robić na tej mapie? No tylko enty. Łuczników. Nie mam już łuczników. No to zrób więcej! Na chuj. I tak na mi, przykład. I tak mi nie przejdą dalej. To co się będę starał? Zaczekaj na następny sezon, okej? Okay? No dobra, ale póki co jesteśmy na tym sezonie. Póki co. Jak myślisz, zdążymy zacząć nagranie? Dobra. Tego sezonu? Spotykamy się na moście, nie? Ja tam już idę. A w sumie. Na bez czela. Jeszcze w odwodzie do trybu. Pamiętasz jak ci mówiłem, że nienawidzę tej taktyki, że czekamy na orły, a potem sprzątamy orłami? To wiesz co, to czekaj. No nie, no to już jest bezczelne.
No i na chuj te wszystkie przygotowania, ty mi to powiedz. Żeby było śmieszniej. Nie, ja muszę, muszę przestać korzystać z tych orów, bo to psuje po prostu. Albo zacznij grać na brutalnym, dobra. No to na brutalnym to wiesz, jak to będzie wyglądało. Dwóch na jednego myślę, że damy radę. O, o kuźwa. Żebyś się nie zdziwił. Ty to widzisz? No widzę, widzę. Aha, drzwi mi zamknęli. Porobieni. Nie no, to jest takie bezczelne po prostu. Co nie? Że to się w dupie jasnej nie mieści. No to, wiesz, czym mi się to kojarzy? No z czym? Że kłócisz się z jakimś gościem, co nie? Kłócisz się i wychodzisz, co nie? Pokazujesz mu pięść, pokazujesz mi prawą pięść i w tym momencie chcesz, mam się tym jebnąć, zaraz się tym jebnę. Chcesz się tym jebnąć i nagle robisz mu jeb z lewej. Tak. To coś w tym stylu, nawet chyba gdzieś tak... Pewnie znajdzie się na to filmik na YouTubie, jak coś, także... A oglądałeś Yugi, nie? Miałem kiedyś Exodię. Jestem Exodia. Dobra, coś mówił? Dol Guldur jest mój. No chyba się z tobą zgodzę. Dobra, Gondor. Gdzie był Gondor? O kurwa. No właśnie był. Trzy trole, dobosze, horda, krosarze Zombaru, Łucników, Aladrimów i troll bojowy. To co, raszujemy na nich? Mam Shinji'ego tutaj. Nie będzie śmiesznie. Nie, nie. Nie, Shinji sobie raczej nie da rady. Mogłeś Gandalfa tu w sumie zostawić. No, dobra, kurwa, sprzątniemy ich. Gorzej jak nie sprzątniemy, to będzie miał otwartą drogę na zachód. Jak myślisz, czy to jest ten moment, kiedy będzie czekał nas kolejny Gondor? Nie. Natychmiastowo buduj fortecę obok mojej, tak mamy szansę. Aha, bo ty masz fortecę. Właśnie a nie, ty nie masz. Dobuduj fortecę. Dobra, buduję tu. Drugi buduje tu drzewo. Gobliny tu są, cofaj drzewo, cofaj drzewo, tu są gobliny. Dobra, wyjebij ich. Ty nie bądź taki Jim Petarda w dupę jego mać. Widzisz, nic się drzewku nie stało. No jasne, co nie, jest to Jim Petarda w dupę jego mać. Gorzej, że zużyłem magiczny wybuch. Dobra. Pierwszy priorytet, priorytet zero. Wieża łucznicza. Posprzątać. Czy szkoła łucznicza. Dobra. Wieża łucznicza. Bierz jedną skrzynkę, ja wezmę drugą. No. Prawie. Prawie ci wyszedł ten manewr. Mam jeszcze ich na trzecim. Jakby co mam kulę ognia, może mi to pomóc na tego cyfra. Korzystaj. Pomogły. Tam problem. Czy to problem? Po prostu mamy... Teraz mamy problem, bo mi się zagrował troll na fortece. Aha, już nie mam, że... A nie, mam. Dobra, zrobię co się da. Czyli niewiele. Dobra, są na drugim, ale... Dobra, trolla bojowego chyba z kasu... Iż zeszła ci forteca? Nie, ja ją anulowałem. Żeby nie stracić hajsu. I chyba będę musiał powtórzyć ten manewr. Chociaż czy ja wiem? Jest że spytam. Co? Gdzie masz Shinji'ego, że spytam? Zginął.
I co, i nie żyje? Dobra. Próba zbudowania fortecy numero... A. Co, mogłeś się jednak zbudować tę fortecę, chyba że po prostu by się stracił. Faktycznie, ale no to... Dobra, cała nadzieja w tobie. Kurwa, dzięki. Fortyfikuj. Czym, kurwa? Pieniędzmi! Pierdziela, ale on tankowaty. Ale spoko, twoja forteca się trzyma. Nie wytrzyma za długo. O właśnie, jeszcze. No sprytnie z tym Haradrima. Ja tu zginę. Ehehe. Pamiętaj, jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy, tak? Mam pewien dziki pomysł. Ale wstańć! Dobra, nieważne. O, niedobrze. No co, zginęliśmy. Nie, ja jeszcze żyję. No dobra, no to siły Tranduila muszą się cofnąć na Gondor, to... I liczymy na to, że zastopujemy ich jakoś tam. Ja walczę. A, no chyba, że... No. Ja stoję, ja tańczę, ja walczę. Mam nadzieję, że długo jeszcze ta farma wytrzyma, tak swoją drogą. Okej, okay. myśl. Jak Kubuś Puchatek, kurwa. Dobra, bądź jak komputer i od razu leveluj budynek, nie mając nic. Też nic nie mogło mnie korci. Starczy ci chociaż na jeden batalion łuczników? Tak. No ale pytanie, czy jeden rozwiąże temat, nie? No, czy plan miałem trochę inny? Złe wieści, buduję fortecę. Okej. Okay. No to oni teraz się rzucą na gobliny, bo są głupi. Pamiętaj jedną rzecz. A, jeszcze Felbis skasował połowę oddziału swoich, pogratulować. Są jeszcze jakieś dobre wieści? No same dobre wieści. Boże święty, serio? Tak. Weź pod uwagę, że to są dwie małe wysypki. Wysepki. Będę lecą, ludzie ewakuowali. Lecą na ciebie, lecą. Transportowiec. O kurwa. Zabezpiecz jakoś tego buildera na litość boską. Taki jest plan. Dobra, już chyba nic z tego nie będzie. Zaraz, strzelaj Felbista, może się uda. No, zajebiście. Co? Kasili? No kurw. Dobra, tam już. Czemu wysłałeś grad strzał w tamten teren? To nie ja. Dobra, wygraliście, nie ma będzie. Kurwa, macie. Mamy problem.